Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Runda 11 meczu o Mistrzostwo Świata w szachach pomiędzy Janem Niepomiażnym a Dinkli Renem. Ekscytujący mecz, mimo wszystko. Bardzo ciekawe partie rozgrywają panowie w tym meczu. W ogóle uważam, że jest jeden to z lepszych meczy o Mistrzostwo Świata. No i cóż, Dink gra kolorem czarnym, na pewno remis będzie dla niego dobrym wynikiem. No i cóż, 11 rund. Jeszcze zostały 3, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Sprawa nie jest jeszcze jasna. Otóż Nepo rozpoczął ruchem E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, koniec B5, czyli partia hiszpańska króluje w tym meczu. Jest A6, nic się nie dzieje. Tutaj wielkiego teoria sobie leci, Goniec A4, skoczek sobie wyszedł. Panowie powtarzają wariant z poprzednich rund. Jest D3, jest B5, goniec B3. Tutaj nie ma to się za bardzo też rozwlekać. Posunięcie D6. Jest ruch A3 tak żeby schować tego gońca sobie na a2 skoczek na a5 moi drodzy goniec się schował c5 normalna sprawa w ogóle Ding dobrze rozgrywa partię hiszpańską czarnymi ogólnie gra dobrze hiszpańską czarnymi miał też piękną partię z Carlsenem kiedyś wygrał bardzo ładna partia też jest na kanale u mnie zapraszam trzeba sobie wygrzebać jak ktoś jest ciekawy skoczek zagrał tutaj na c3 goniec na e6 no i to jest też taki ruch niektórzy sobie pomyślą no ale przecież jak goniec z Bije, pionek zbije, to pionki są zdublowane i słabe. To tak na marginesie i tak powiedzmy troszeczkę edukacyjnie, one wcale nie są słabe, moi drodzy, w centrum są bardzo mocne, szczególnie jeszcze jak są trzy połączone. Bardzo ważne pola ten pionek E6 tutaj pilnuje i żadna figura nie ma prawa tutaj sobie wejść, no więc te, te, te wymiany byłyby jak najbardziej na plus czarnymi. Koniec zagrał na G5, to jest Czysta walka o centrum, o, o pola w centrum, bo jeżeli wybijemy skoczka, to skoczek biały będzie miał opcję wejścia na pole D5, więc to jest taka, no mówię, czysta walka. Ten goniec oczywiście tutaj jakiejś, no powiedzmy, fantastycznej roli nie spełnia, więc chętnie tutaj za tego skoczka by się wymienił. No cóż, czarne nie mają tutaj też jakichś wielkich problemów, robią roszadę, jest wymiana. Jest skoczek D5, moi drodzy. G6 nastąpiło. No i tutaj nie jeden z nas by pewnie pokusił się o bicie gońca, ale w tych strukturach hiszpańskich y, trzeba pamiętać o pewnych y, też takich, nawet i podstawowych zasadach. Y, aktywna figura. Y, aktywną figurę, no tak nie zawsze warto wymieniać. Właśnie czasami jest taki problem wśród szachistów, że oni nie potrafią w pewnych momentach dobrą figurę, znaczy złą figurę wymienić za dobrą i odwrotnie. No to jest akurat strategia, to jest też do wytrenowania w różnych strukturach pionkowych. No ale dobra, tu się nie, za bardzo nie będę rozwlekał. Poszedł ruch Hetman D2, goniec G7, znaczy wracając jeszcze do tego, to skoczek nie musi się od razu zbijać, goniec absolutnie nie, to skoczek w centrum czuje się bardzo dobrze, goniec G7, skoczek na G5 i to jest taka e, tutaj próba zbicia gońca z tej strony i nastąpiło C4, można powiedzieć, że tu się jakaś zadymka, dzieje coś tam, ale nic z tych rzeczy, nastąpiło po prostu bicie, pionek wybił, skoczek wrócił na E3 goniec H6 e, jest związanie, no i powiem Wam, że e, jest to cały czas równa pozycja nic się tutaj naprawdę wielkiego nie dzieje. Można by rzecz, rzec, że nudy, ale mecze o Mistrzostwo Świata rządzą się swoimi prawami, i wierzcie mi, że e, grając już 11 partię, nawet jeżeli są dni przerwy, nie jest tak prosto grać. W szachy jest to na pewno już wyczerpujące. Kondycja będzie tutaj niezwykle istotna. Mam nadzieję, że tutaj się jeszcze sporo zadzieje w tym meczu. E, jeszcze nastąpiło tak. Bierze AD1, to jest sprytny ruch, e, dlatego że białe chcą wybić i chcą wziąć od razu pionkę na D6, ale Dink również jest spryciarz i zagrał wieża B8, przewidując już wymianę na C4, i wieża będzie zerkała na B2. Jestem ciekawy, kto z Was by taki ruch sobie wymyślił, e, widząc właśnie bicie na C4, i że tam na B2 będziemy zbijać. I no tutaj, oczywiście, kilka ruchów trzeba policzyć, ale jest to względnie proste. E, większość z nas pewnie już by trochę panikowała, że tutaj o trzeba wybić. Znaczy, wybić nie można, bo z szachem, ale że tu się zaraz otworzy linia właśnie i tracimy pionka na e, D6, więc może wracamy z koczkiem. A trzeba szukać takiej aktywności w szachach przede wszystkim. Bicie na C4 skoczek wybił, goniec wybił, pionek wybił. Moi drodzy, nie będę was oszukiwał. Tutaj nie ma trudnych posunięć. W tej, tutaj nie ma trudnych posunięć w tej partii. To jest dosyć wszystko proste. Nastąpiła wymiana. Hetman wybił. Wieża wybiła. No i co zrobić? Jeżeli pionki są tak słabe, no to przechodzimy do wieżówki, jest bicie, jest bicie. No i he, rzadki widok w sumie tych pionków, ale tutaj po prostu nastąpiły wymiany. Wieża zbiła na B2 e, i odpowiednie bicia pionków. To jest pozycja kompletnie remisowa. Poszło bicie, bicie na C2, wieża na A6, wieża A2. Nic się nie dzieje. Znaczy, tutaj oczywiście czarne szukają aktywności. Nie można też w wieżówkach grać pochopnie pionkami. Przede wszystkim wieża powinna grać aktywnie, i to bardzo często powtarzam. Będę powtarzał, żeby się troszeczkę to zakodowało. Pamiętajmy, że szybkie ruszanie się pionkami w końcówce nie zawsze jest dobre. Szczególnie w wieżówkach warto właśnie aktywnie pograć. No i tak jak widzimy, białe tutaj są odcięte i też szukają aktywności wieża C6. No i cóż, pionek za pionka, więc. Tak też nastąpiło, i wieża zbiła na E3. Jest porówno w pionach. Król zagrał na F2, więc wieża ucieka i wieża C5. I w tym momencie białe zdobywają pionka. Ale tak jak to zwykle w wieżówkach bywa, to nie jest takie proste. Wieża dała szacha, król F3. Wieża dała szacha, król G4, wieża A2. No bo celujemy cały czas w słabe pionki, staramy się aktywnie pograć. Król H3. I wieża E2. Tutaj Dink już sobie wyliczył tą sytuację, że jeżeli wieża zbiłaby pionka, a tak też poszło, to spokojnie po Król F7 za chwilę Król podejdzie do wieży. A ten jest zbyt daleko, ma jedno tempo mniej, bo jakby Król stał na G3, to zagrał już by na F3 i by tutaj pionek był uratowany. Um, jest to tempo mniej. No i Król G3, Król F6. No i tak naprawdę, jak wieża odejdzie, no to jest wybicie pionka i remis. Po zagraniu wieży na e8, król f7, wieża e5, król f6, wieża e8, król f7, wieża e5. E, no cóż, moi drodzy, ta pozycja się w ten sposób, ta partia się w ten sposób skończyła. Panowie podpisali remis. E, no i, e, hmm, cóż powiedzieć. Partia no, troszeczkę nudna, nie ma co ukrywać. Ale tak jak wspomniałem, dla Dinga to jest na pewno dobry wynik, choć trzy rundy do końca i taki i cały czas ma punkt mniej. Tutaj nepo jednym punktem prowadzi w meczu. Ja mam nadzieję, że Ding się jeszcze obudzi. Albo przygotuje jakieś mega ostre warianty, lub super zaskoczenie. No bo nie, nie ma nic do stracenia. To jest chyba najlepszy moment, żeby uderzyć w rundzie numer 12. Mam nadzieję, że będzie ona ekscytująca bo nie widzę innej drogi, żeby Ding powalczył jeszcze o tytuł mistrza świata. Zobaczymy co się wydarzy. Ja trzymam kciuki tutaj za Chińczyka, To już wiecie, on mówiłem to od samego początku meczu. Przypominam moi drodzy, przy okazji jest do zakupu elektroniczna szachownica składana. Jest to coś na miarę światowego produktu. Jest to pierwszy taki produkt na świecie, stworzyli ją polscy inżynierowie. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linku, nie będę tutaj o tym dużo opowiadał. W komentarzu i w opisie jest link, można sobie obejrzeć. Polecam, ja mam taką szachownicę już w domu, przepiękna rzecz i cały czas jest udoskonalana. Są różne też, że tak powiem, wzory szachów. No a dobra, to tyle w temacie. Dziękuję serdecznie za uwagę i liczymy na kapitalne partie w następnych rundach tego meczu. Pozdrawiam, cześć.